Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Długi Żywot. Jest to komiks, za który odpowiada Stanislas Muse. I warto wspomnieć tutaj dwie rzeczy, a nawet trzy. Pierwsza to jest taka, że wydaje mi się, że to jest debiut na naszym rynku. Przynajmniej rzucając choćby nawet na gildię informacje o tym autorze, nie wyskoczyła mi żadna pozycja, którą moglibyśmy powiązać właśnie z nim. Druga jest taka, że komiks jest niemy. To nie zmienia faktu, że ten komiks tak się uczyta. Nieme komiksy też się czyta i ja zawsze to będę powtarzał. A tutaj jeszcze tym bardziej warto dodać, że jest to komiks, który opowiada historię, gdzie każda strona jest jednym ogromnym kadrem, który naprawdę przyciąga uwagę. Zaraz Wam powiem dlaczego. No i najważniejsza rzecz, chyba kto wydał. No w tym wypadku jest to wydawca Team of Comics i. Tyle tak naprawdę. Co do samej ceny, 79 zł, więc powiem szczerze, za tak ładnie, naprawdę i potężnie wydany komiks, e, mogę powiedzieć, że jest ok. Czerń i biel i szybka zmianka, jeżeli chodzi o jakiś może element fabularny. W krwawych górach byłem tylko pasterzem. O zemsto. Prowadź moje kroki. Pewnego dnia zostanę królem. Tak by można powiedzieć. I tutaj jest właśnie ten jeden z kadrów, gdzie widzimy faktycznie naszego głównego bohatera, jednookiego cyklopa. Nie, raczej nie. Który faktycznie wypasa tutaj, bym powiedział, że to są kozy. Chyba takie z dzwonkami, czy byki. No nieważne. Tak właśnie. Bądź co bądź, tak jak mówię, komiks niemy i co mogę powiedzieć, jest naprawdę cholernie dobry. Ja nie ukrywam, że. On mnie zainteresował, aczkolwiek miałem pewne obawy. Fajnie, to się składa, bo całkiem niedawno na swoim kanale pokazywałem właśnie najlepsze komiksy. Nie ma jakie obecnie posiadam w swojej kolekcji, i szczerze, zdecydowanie, ten też bym tam dodał i postawił naprawdę, naprawdę na niemalże szczycie tej listy. Z prostego względu. Tutaj poczułem cholerną nostalgię. Już wam mówię dlaczego. Oczywiście szybka jeszcze wzmianka o tym, że miękka oprawa ze skrzydełkami, co chyba wydaje mi się, że było wcześniej widoczne. I poznanie naszego komiksu. Właśnie. Co mi się kojarzy, kiedy oglądam tak dosłownie te całustronicowe kadry? Bo zauważcie, że tutaj każda strona to jest tak naprawdę oddzielna. Historia, oddzielna, tak jakby właśnie. No, jeden kadr, najprościej mówiąc, ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego, że chciałbym wam coś uzmysłowić i jednocześnie przedstawić. Nie chcę tutaj za bardzo pokazywać, bo straciłoby to sens, ale patrząc na to, cholernie poczułem się ciepło i przyjemnie. RPG, mówiąc najprościej, Roleplay Games, tak? Ja swojego czasu. Zagrywałem się w gry RPG i mówimy tutaj o gry e, pecetowe. Jestem staroszkolnym RPG-owcem. Wychowałem się może nie na grach bardzo starych, ale końcówka lat 90., przede wszystkim początek 2000., czyli mówimy o serii Baldur's Gate, Icewind Dale, kiedy jeszcze Black Isle e, funkcjonowało. Mówimy o arkanu przypowieści o maszynach i magii. Fallout też w sumie, choć to była bardziej turówka. E, Planscape Torment, I, i mógłbym jeszcze wymienić kilka tytułów, które do dzisiaj mam gdzieś tam na swojej półce w kolekcji. I tutaj właśnie tak się upoczułem. Jest to komiks fantazy, który właśnie w taki sposób przedstawia nam to wszystko: tutaj wyszukiwanie, doszukiwanie gdzieś fajnych elementów, kiedy wchodzimy do miasta, żeby sprzedać cały lud, mówiąc tak najprościej i gdzieś te budynki obserwacje tych wszystkich ludzików którzy tutaj są cholera ja miałem z tego niesamowitą frajdę naprawdę bawiłem się świetnie i tutaj tego jest odgroma i to nie jest tak że aha przeglądam sobie kolejny kadr przeglądam sobie kolejny kadr przeglądam sobie kolejny nie właśnie tutaj wyszukujemy choćby nawet chodzenie po mapie i trafianie na przeciwników losowych albo i nie, choć losowi to bardziej w jRPGach i to wszystko tutaj jest. I tu doszukiwanie się jeszcze czegoś, a może coś zauważymy, czego nie jest wcale tak łatwo. Dlatego, też, czapki z głów dla yy, Muserze. On właśnie tak to zrobił. To jest cholernie dużo pracy. Mimo, że to jest czerni biel, to ja naprawdę świetnie, świetnie się przy tym bawiłem. I sama historia właśnie od pastucha poprzez. Pewne zdarzenie, które ma miejsce, stajesz się wojownikiem, a później i królem. Tylko tym królem też stałeś się, wiadomo, w jakich okolicznościach, jak się zdobywa zamki, zdobywa władzę, ale i też można ją szybko stracić. I tutaj też w pewnym sensie jest to pokazane i przedstawione. Ba, tu jest pokazany dalszy żywot naszego bohatera, dalszy żywot i to, co się tam e, dzieje, czyli co może robić król, prawda? If you know what I mean. Jedyne, czego mógłby się przyczepić, to, to jest moje czepialstwo. Właśnie tego typu motywy, kadry, które widzimy tak jak tutaj, choćby nawet. Czy mógłbym Wam e, powiedzieć jeszcze jakiś inny, dać przykład? To chyba gdzieś będzie. No, właśnie o takie coś, prawda? Czy, czy czerń i Biel, że... Ja wiem, to jest fabularnie uzasadnione i nawet. Czytając, oglądając, jak to woli, e, tą historię, my widzimy w tym sens. I to jest w swój sposób logiczne, logiczne jak najbardziej, ale jednak ja troszkę żartowałem sobie z tego, że to jest w pewnym sensie żał... może nie żałowanie, ale marnowanie kartek. No właśnie, nie do końca jednak. I tutaj właśnie jest jeden taki motyw, że troszkę tego jest, ale to też jest logiczne. I, i, I naprawdę faularnie to wszystko tłumaczy. Oczywiście, po pewnym, w pewnym momencie wracamy dalej do tych fajnych historii, które mają tutaj miejsce. I przyznam szczerze, że gdybym jeszcze raz miał kupić, nabyć sobie ten komiks, bo by była taka potrzeba, bez dwóch zdania bym to zrobił. Bo wiadomo, czasami możemy coś kupić, nie przypasuje nam i sprzedajemy, tak? Ja bym go nie sprzedał, naprawdę. I to mówię z pełną świadomością. Tutaj wiele, wiele takich rzeczy znalazłem i spotkałem. Jedyne co jeszcze tutaj mógłbym powiedzieć, nie wyginajcie za bardzo drzwi tu, bo tu później troszeczkę może się tak skurczyć, zmarszczyć, tak? Ale to w komiksach... Kurczę, nie tylko takich. Mógłbym dać takich przykładów trochę, gdzie się tak robi. To jest chyba, myślę, normalne, więc tym się nie przejmujcie. Ja dość przeżywałem ten komiks i on naprawdę jest taki potężny i fajnie się go trzyma i czyta i, i jest, kurczę, super. Naprawdę cholerna frajda z tej pozycji i jest niedrogi z perspektywy patrząc, jak jest wydany, jak dobry jest papier i ile... Tej przygody tutaj doświadczamy. Naprawdę świetna sprawa. I mój jest w ogóle wyjątkowy, bo ma coś takiego, więc będzie wart znacznie więcej już niedługo. Ja tego nie odrywam. W ogóle, jakby było ode mnie, to jest więcej wtedy wart. Także długi żywot, kurczę, naprawdę bardzo fajna pozycja i dała mi niesamowitą frajdę. Mi się to jeszcze kojarzy też i z Pokémonami, choćby nawet te właśnie mapy takie i chodzenie po nich i zwiedzanie. Naprawdę, kurde. Wrócę do niego nie raz, bo to jest czysta przyjemność. I to mówię szczerze, bez ściemy. Także długi żywot, bardzo fajna sprawa, taka oryginalna pozycja na naszej półce, więc zachęcam Was do tego, żebyście sobie nabyli, jeśli chcecie, macie taką możliwość, na dole w opisie znajdziecie link. Oczywiście, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy informowani o tym, że na moim kanale coś się pojawiło i nic wam nie umknie. I jeśli lubicie fajne fantazy, nieme fantazy, które zmusi was do fajnego doszukiwania się i czytania, a przede wszystkim przeżywania naprawdę ciekawej historii z logicznym zakończeniem, naprawdę sensem takim głębokim. Mówię poważnie. Sięgnijcie po tą pozycję. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Raz jeszcze. Cześć.